Dzisiaj przejazd techniczny, a w niedzielę już pierwszy zgodnie z nowym rozkładem jazdy. Pociągi wracają na trasę Tarnowskie Góry-Zawiercie i będą obsługiwać nową stację przy lotnisku w Pyrzowicach. Odbudowa torów i budowa nowych przystanków kosztowała prawie 700 milionów złotych. Karolina Komada. Po raz ostatni pociągi jeździły tędy 30 lat temu. Potem tory zarosły, a częściowo zostały rozebrane. Teraz linia 182 jest gotowa na ponowną obsługę kolejowych połączeń. To prawie 48 km torów z Zawiercia do Tarnowskich Gór. Nowa jest tu cała infrastruktura. 140 km na godzinę pojadą pociągi osobowe, 80 pociągi towarowe, dwie dodatkowe łącznice, które też usprawnią ruch tego pociągu, dodatkowe przystanki kolejowe, piękna infrastruktura pasażerska, system dynamicznej informacji, zmodernizowane też, co ważne, skrzyżowania z drogami kołowymi. Plany odbudowy linii budziły kontrowersje z różnych powodów. Najczęściej podkreślano, że priorytetem powinna być szybka kolej do lotniska z Katowic, które są celem największej liczby pasażerów lądujących w Pyrzowicach, a nie inwestowanie w połączenie z Zawiercia i Tarnowskich Gór. Problem był też z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Była również opór tutaj materii, jeśli chodzi zwłaszcza o Siewierz. Mieszkańcy niektórzy, którzy już tyle lat nie jeździli torem, nie chcieli się zgodzić, niektórzy się pobudowali blisko kolei. To spowodowało, że te konsultacje społeczne były bardzo trudne. Nie tylko mieszkańcy okolicznych gmin mają być potencjalnymi pasażerami pociągów do Pyrzowic, ale też pracownicy portu. Zresztą zarządca lotniska wiąże z koleją duże plany. Także dla realizowanej inwestycji budowy multimodalnego hubu przeładunku towarów i paliw, który jest w trakcie realizacji na lotnisku, to centrum multimodalne będzie połączone bocznicą kolejową, właśnie z tą linią kolejową, dowóz paliw i towarów. Przewidywany czas jazdy Zawiercia do lotniska to 23 minuty, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 minut. Obecnie ze stacji kolejowej w Pyrzowicach do terminalu pasażerskiego trzeba przejść około 400 metrów. Do 2028 roku ma to być już 250 metrów i to w tunelu. Wszystko za sprawą planowanej inwestycji w nowy terminal.